Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Zobaczcie, dostałem nowy ranking za malowanie moje, które zrobiłem dla Buddy ostatnio. Dzisiaj sobie porozmawiamy. O, pad mi nie działa. Patrzę sobie, co tutaj jest do wygrania, ale chyba nic ciekawego, chociaż dodali jakieś nowe samochody do Forzy, no nie? Tutaj jest Veneno do wygrania. Już jest lato, kurde, zaraz będzie jesień i znowu zima cholerna. Szlak by tu trafił. Jest GTS-ka do wygrania, Diablo. O, to jest ten nowy pakiet. Trzeba go zainstalować. Odpalić od nowa Forzę. Taka jest instrukcja, że jak tego nie zainstalujesz, to nie będziesz miał tego pakietu. Ale to chyba nie są nowe samochody. To jest Forza Horizon 4 Welcome Pack. Kickstart you Forza Horizon Life, znaczy Horizon Life with Forza Horizon 4 Welcome Pack. I co to właściwie nam dodaje? Ford Ferrari F50 GT, Ford GT. Ja nie wiem, czy tych samochodów nie było czasem wcześniej w grze? O, czekaj, wchodzę sobie w Marketplace. I tak. Które to? O, jest tutaj. To jest Forza Horizon 4 Welcome Pack. To chyba to. Zobacz, za darmo. A, jest faktycznie. Welcome Pack. Jest nazwa samochodu inna. I zobaczcie, jest faktycznie pretuningowany. Jest w klasie B. Można go odebrać za darmo. To jest to samo co ten zwykły Jeep? Chociaż może nie, bo to jest tak samo jak z tymi samochodami pre-order, co były wcześniej, no nie? To jest myślę to samo. Dobra, wybieramy sobie kolor i to ma jakiś sobie tunik. Można sobie odbierać te samochody. Chyba ten pakiet trzeba kupić. Ja go mam za darmo, bo mam wersję Ultimate, ale jak wy nie macie wersji Ultimate, to będziecie musieli go sobie chyba kupić oddzielnie, jakoś tak. I wtedy się go pobiera jako oddzielny pakiet. I możecie sobie odebrać te samochody bezpośrednio z dealera samochodowego. Tak przy okazji zobaczę, co on tutaj ma zainstalowane. Na pewno nie jest zrobiony na maksa, bo wiem, że tego CJ-a to można rozkręcić no fantastycznie. Tutaj można jeszcze dodać mu różne zderzaki. To jest taki ciekawy samochodzik. Całkiem dobry jest na wyścigi. Dużo osób z nim robi fajne rzeczy, jakie są wyścigi szutrowe. Tylko trzeba go odpowiednio stylingować. Szkoda, że tu nie można wybierać sobie według pakietów. Tu chyba nie ma czegoś takiego, nie? Że pakietami sobie wybieramy, ale możemy sobie wybrać opcje samochody, których jeszcze nie posiadam. A takich akurat w moim przypadku jest niewiele. I będę miał... O, na przykład tutaj mamy Ferrari F50 GT. Welcome Pack. Mamy następny samochód. Tutaj mamy GT też z Welcome Packa i tu mamy to. Tylko że to są te same samochody. Jak macie już ten samochód w garażu i podejrzewam, że on niczym specjalnym się nie różni. To jest to samo, tylko że dodany chyba jakiś tuning do niego. Musimy to sprawdzić właśnie. Weźmy sobie na przykład tą Ferrarkę. I podejrzewam, powinienem mieć drugą Ferrari F150. Jeśli nie mam, to może kupię sobie, żeby to sprawdzić. Czy da się zrobić ten tuning taki sam? Wezmę sobie drugie Ferrari, o ile mam. Nawet jeszcze tego samochodu nie wybierałem wcześniej, więc dalej jest napis nowe. Dobrze, i teraz sobie sprawdźmy. Wezmę jeszcze moje samochody, wezmę Ferrari. I tutaj mamy Ferrari Welcome Pack, 998 punktów, a to co ja mam, to ma 992. I jeśli to Ferrari z Welcome Packa nie ma zainstalowanych żadnych części, a jest porobione, to znaczy, że będzie można dosyć mocno zrobić te samochody. Dlatego może ten pakiet być fajną opcją do kupienia, jeśli chcecie mieć jakieś tam trochę lepsze fury. Tutaj ciężko będzie to stwierdzić, bo ten samochód już w standardzie jest bardzo dobry, no nie? Bardzo mocny. Ja nim nawet jeszcze ani razu nie jechałem, bo widzieliście, że miałem podpisane to jako samochód nowy. Więc tak patrzę, co on może mieć, ile jest tuningowane, ale widzę, że wszystko jest na standardzie z takich części, które mogłyby go ulepszyć i nie ma turbosprężarek. Wow! No dobra, weźmy sobie inny samochód. To jest ten F50 GT Welcome Pack. Pretuningowany samochód. O, i tu mamy Aventadora też na 900 zrobiony. Zwykłego też da się zrobić na 900.
I tu mamy jeszcze to. Tego samochodu nie mam. Rally Car, jaka długa nazwa w ogóle ci zrobię. Na pewno mam Baja Track. O, ciekawe. Czekaj. Dobra, weźmy sobie tego Aventadora. Aventadora mam na 100%. I zobaczymy, czy Aventador będzie miał włożone, czy ten Aventador będzie miał włożone jakieś części. Bo jeśli będzie miał włożone jakieś części, będzie pretuningowany, znaczy, że to jest normalny Aventador, taki, który możecie sobie kupić w garażu. Ale jeśli nie będzie miał żadnych części dodatkowych zainstalowanych, tylko to będzie taki zrobiony jakby całkowicie od podstaw model samochodu, który jest jaki jest, no to już będzie ciekawe. Widzicie, że tutaj jeśli chodzi o części silnikowe, tutaj nic nie mamy, tu też nic nie mamy. No ciekawe. Tutaj też nic nie mamy. Aventadora można też dosyć mocno rozkręcić. To jest kurde potwór. 700 koni mechanicznych. Szerokie bydle. To jest, nie jest jakiś tam duży samochód, on jest super niski. Jeszcze nigdy w życiu nim nie jechałem w rzeczywistości. Chciałbym spróbować kiedyś. Podejrzewam, że fajna sprawa. No i tutaj nic nie mamy. Jeśli chodzi o jakieś tam konwersje i inne takie pierdy, tutaj też nic nie ma. Nawet zapomniałem, że ten Aventador może mieć body kit. No dobra, to mamy ten, czyli nie ma żadnej części, jeśli chodzi o ulepszenie osiągu, zainstalowanej. To teraz weźmy sobie zwykłego Aventadora, którego powinienem mieć, ale chyba mam go, chociaż powinienem mieć go nawet w standardzie. Nie, jest porobiony, to go zresetujemy do ustawień fabrycznych. Tamten miał równo 900 tych punktów, nie? Czyli to wygląda tak, jakby twórcy chcieli nam udostępnić samochody, które są do każdej z klas, nie? Czyli na przykład na shooter mamy auto, mamy samochód na offroad pretuningowany, żeby ktoś, kto zaczyna swoją przygodę w Fordzie Horizon, już miał wszystkie samochody do wszystkich klas. O! Na starcie, żeby mógł się ścigać, powiedzmy, online tymi samochodami. Tak ja to widzę. Teraz wejdźmy sobie tutaj w tuning. Zresetujmy sobie wszystko do ustawień fabrycznych. Okej. I to są ustawienia fabryczne tego samochodu, gdzie mamy klasę S1 i samochód nie ma żadnych części zainstalowanych, ale ma 882 punkty na tym tuningu i patrzymy, że tutaj też nic nie jest zainstalowane. To jest ten Aventador, który był w grze od samego początku. Nie? I zobaczcie, że on też nie ma nic zainstalowane. Do tamtego Aventadora też można dać body kit. Jakby, kurde, ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa sprawa. Nie wiem, co mam o tym myśleć, ale wygląda na to, że właśnie, no dobra, to teraz spróbujmy inną rzecz. Mamy dwa Aventadory, spróbujmy tego zrobić na maksa, tak jak się da. Może przykład z Aventadorami to jest trochę słaby, bo je można wykręcić do klasy X i wtedy nie wiemy, nie? O, patrz, włożyłem wszystkie części, te, żeby wymaksować ten standardowy silnik, a i tak nie mam 900 równych punktów, nie? Gdy tamten Aventador, jak włożysz te części dodatkowe, to będzie miał dużo powyżej tych 900 punktów. Kurde, no tym bardziej ciekawa sprawa. Dajmy mu jeszcze, no, jakieś tam wyścigowe zawieszenie, dajmy te stabilizatory i on dopiero teraz ma 900, tak? Gdzie już naprawdę dużo części żeśmy powkładali. Odciążymy sobie i damy sobie klatkę bezpieczeństwa. Włożymy po prostu wszystko, co się da, no nie? Robimy takie badanie tych samochodów. Kurde, ciekawa sprawa. Tak, opony damy sobie te najlepsze do wyścigów. To w sumie te drugie też mogą być, no nie? Bo to jest to samo. Możemy dać szersze kapcie i z przodu też. I tyle. I teraz idziemy sobie tutaj do spoilerów, tu możemy pododawać. A, dodamy... Nie, bez spoilerów, brzydko wygląda, nie? Ten... Chociaż ten spoiler jeszcze nie wygląda tak źle, ale damy bez. Taką po prostu wersję zrobimy i tyle. I tutaj możemy też zrobić swap silnika, możemy dać jeszcze dodatkowe uturbienie. No i dajmy, zawsze trochę więcej punktów będziemy mieli. Czyli mamy tak, maksymalnie ulepszony Aventador, ale bez spoilerów, 977 punktów w klasie S2, tak? 1101 koni mechanicznych. Ho, ciekawe, jak będzie z tamtym Aventadorem, nie?
Jeśli tamtego da się mocniej ulepszyć, to widocznie będzie się bardzo opłacało ten pakiet sobie kupić i sprawdzić, bo będziesz mógł te same wersje samochodów mieć po prostu lepsze. To jest ten sam Aventador, zobaczcie, 2012 rocznik, LP704, nie? I tam widzicie na górze ekranu też jest sam Aventador 2012 rocznik, LP704, 977 punktów po ulepszeniu. I teraz bierzemy sobie tego Aventadora z pakietu i zobaczmy. Też tuningujemy go na maksa. Tak mi się wydaje, że tu jest chyba trochę mniej części, nie? Tak. Zaraz zobaczymy. Tam było 977, nie? Teraz jest 917 po włożeniu tych części do standardowego Aventadora z tego pakietu. Czyli mamy już 917 punktów, a tam było 899. No to jest różnica. Ale zobaczcie, tutaj w przypadku tego zawieszenia to mamy już zawieszenie wyścigowe założone na starcie, tak? Tam były po założeniu tego wyścigowego zawieszenia mieliśmy do wyboru jeszcze te driftowe i te offroadowe, nie? Tutaj mamy stabilizatory. Wygląda na to, że te części odciążenia też nie było. Zaraz zobaczymy, co tutaj da się jeszcze zrobić. Pyk. Może po prostu to będzie to samo, tylko te części, które były włożone. O, tutaj mamy już w standardzie te opony założone, widzicie? Te wyścigowe. Zbadamy sobie to. Wygląda na to, że to chyba będą te same samochody, patrzcie, nie? Tylko ten Aventador będzie miał włożone te części niektóre już w standardzie, już na samym początku. Jeśli chodzi o spoilery, tutaj też to samo mamy. No i możemy jeszcze co? Dać to uturbienie, nie? Ale patrz! Wtedy było 977, a teraz jest 983. I tam było 1100 koni mechanicznych w tamtym Aventadorze. A w tym... To już chyba wszystko, nie? To tyle samo. Kurde, nie wiem. Jest więcej punktów, tyle samo mocy ma. Ma więcej punktów jakimś cudem. Czy coś dodatkowo jest zainstalowane do tego Aventadora? Nie mam pojęcia. Co to może być? O co tu chodzi? Może jakiś tuning tutaj zrobiony jest, czy coś? Dobra, to ja wiecie co? Mamy te dwa stuningowane Aventadory. To teraz chodźmy sobie, sprawdzimy je na... No tu możemy jeszcze obniżyć, ale powiedzmy, że zostawimy takie... takie ustawienie, jakie jest. Sprawdźmy prędkość maksymalną. Tyle samo mocy. Tutaj trochę lepsza statystyka. Może coś tutaj jeszcze dodatkowo zainstalowane jest w tym Aventadorze, o czym nie wiemy. To jest ten nasz prototypowy car, którego będziemy testować. O kurde. Tak, 1100 koni. Czekaj, bo nie mam tej fajnej kamery, co ja lubię. O! Jedziemy na autostradę i sprawdzimy prędkość maksymalną w tym Aventadorze, a później weźmiemy tego drugiego Aventadora standardowego, zwykłego i sprawdzimy w nim, nie? Jak to wygląda. Czekajcie, mam wrażenie, że mi się ustawienia graficzne popsuły. Dobra, jesteśmy sobie już na autostradzie. Tutaj widać, nie tylko ja testuję swoje furki. Jakieś Astony, Martiny, dużo graczy tu jest teraz. Dobra. I uwaga, uwaga, no nie będziemy tutaj świrować z przygazówką, jedziemy obrazu. Na skrzyni, na hashifterze sobie Aventadorem jadę, kurde. W jakiej grze sobie tak pojeździsz, chłopie? Nawet w rzeczywistości tak nie pojeździsz, e? Dobra, 260. No, można powiedzieć, że 264 mile na godzinę, tak? 264, zapamiętajcie to. Teraz bierzemy sobie drugiego Aventadora. Idziemy na początek autostrady tutaj. A teraz zobaczymy,
jak będzie w przypadku tego Aventadora. Tutaj jeśli chodzi o takie sprawy jak dźwięk silnika, to będzie dokładnie to samo, to jest ten sam samochód, ta sama bryła, ten sam dźwięk. Różnić się mogą jedynie jakimiś tam dodanymi przez twórców parametrami dodatkowymi. Jedna rzecz, zapomniałem tutaj zrobić, tylko wydłużyć biegi, bo tutaj chyba za krótkie są, już 7 wbijałem. O, i tutaj mamy Aventadora obniżonego w standardzie, tamten był podwyższony, więc tutaj ten tuning osiągów też się trochę różni. I wydłużymy sobie te biegi, żeby jak najwyższą prędkość maksymalną osiągnąć. Tam było 64, nie? 61, 62, 63. A myślę, że nie ma dużej różnicy. Myślę, że też spokojnie dałoby się rozpędzić do 64. Ale... nie ma różnicy. Tutaj trochę zmaściłem z tym startem, nie? Bo nie miałem skróconych... Bo miałem skrócone biegi w tym Aventadorze. Nie stunigowałem ich wcześniej. Ale różnica jest tylko chyba w punktacji tego auta. Może inne są jakoś tam bardziej zbugowane, może na przykład twórcy nie przyłożyli do tego jakiejś takiej uwagi większej. Ale jeśli zastanawiacie się nad kupnem tego pakietu, to muszę wam powiedzieć, że te same osiągi można osiągnąć z tych samochodów, które macie już w grze. Także jak macie standardową Fordzę kupioną, to spokojnie możecie osiągnąć lepsze nawet wyniki, bo te samochody, które są w tym pakiecie, to i tak nie są najlepsze z najlepszych samochodów na wyścigi w danej klasie, nie? To są po prostu takie fury, które macie już pretuningowane i możecie sobie je wziąć na jakiś tam wyścig, jeśli nie chce wam się tuningować, i tyle. Odbieracie je sobie za darmo. Myślę, że ten pakiet się opłaca w przypadku tego klasycznego samochodu, to jest chyba jakieś Porsche czy coś takiego, które jest tam do odebrania. No to wtedy faktycznie macie jakiś bonus, bo to auto w grze jest cholernie drogie. A no. A tak to macie je od razu, jakby, nie wiem, ile ten pakiet, 15 zł będzie kosztował. Po prostu są to pretuningowane furki. Innymi słowy mówiąc, kupujesz ten pakiet, to kupujesz samochody takie z inną nazwą trochę, z dodanym tym Welcome Pack. Nie wiem dlaczego akurat po 2 latach istnienia tej gry dodali coś takiego. Czy to ma związek z premierą Xboxa Series X? Jakimś rozszerzeniem tej gry na nowego Xboxa? Nie mam pojęcia. W każdym razie no dziwna sprawa. No. Wątpliwa opłacalność tego pakietu. O, delikatnie mówiąc. Bo jak widzicie, da się te normalne furki też tak stunigować. Przynajmniej jeśli chodzi o prędkość maksymalną. Jeśli chodzi o prowadzenie, to tam nie wiem, czy one faktycznie są jakoś lepsze. Jakoś nie wyczułem tego specjalnie, nie? A tak to. Tak to wygląda. Także co, pakiecik Forza Horizon 4 Welcome Pack wygląda sobie tak. Dajcie znać, co o nim myślicie. A ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.